Czas na 383 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Duygu nie może uwierzyć, że Ali kupił jej rower. Wspólny czas sprawia, że zapomina o troskach. Sultan jest pewna, że młodzi są w sobie zakochani i próbuje to ustalić z resztą ekipy z komisariatu. Kanan kontaktuje się z ukochanym Keremem, którego utrzymuje. Wyniki Yamana są w normie, ale odzywają się sprawy, które doskwierały mu już w młodości. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 383 odcinku serialu Emanet. Dziedzictwo, odcinek 383 w środę, 23 października 2024 roku, o godzina 16:05 w TVP1. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet, streszczenie 383 odcinka serialu Dziedzictwo na TVP. Duygu nie może uwierzyć, że Ali kupił jej rower. Jest bardzo podekscytowana myślą, że nauczy się jeździć. Nauka jazdy i czas spędzony z Alim sprawiają, że Duygu zapomina o przytłaczającej rzeczywistości. Kanan kontaktuje się z ukochanym Keremem. Mężczyzna prosi ją o pieniądze na utrzymanie. Wyniki Yamana są w normie, tylko wątroba wymaga dalszego leczenia. Okazuje się, że problemy z wątrobą Yaman miał również w dzieciństwie. Ali organizuje dla Duygu kino plenerowe w ogrodzie przed domem. Sultan jest pewna, że Ali i Duygu są w sobie zakochani. Postanawia dowiedzieć się od ekipy Alego, czy jej przypuszczenia są słuszne. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.